6, 7, 8, 9, 10. Jest. Ja już wykonałem, proszę Państwa, a dzisiaj tu, na tych korytarzach Opolskiego Ratusza, to samo robić będą urzędnicy Urzędu Miasta i przede wszystkim prezydent Opola, pan Arkadiusz Wiśniewski, który został nominowany do akcji Gaszyn Challenge przez Opolską Izbę Skarbową. Stąd oczywiście podejmujemy to wraz z prezydentem Opola wyzwanie. Dlaczego? Dlatego, że możemy pomóc kolejnemu dziecku. Pamiętają Państwo akcję dla Wojtusia, pamiętają Państwo akcję dla innych dzieci i tym razem możemy i my, Opolanie, pomóc maleńkim Mai. Ona ma w tej chwili niespełna roczek i potrzebuje bardzo leku. Leku, który kosztuje blisko 10 milionów złotych. Diagnoza jest jedna. Tylko jeden zabieg w Stanach Zjednoczonych może pomóc w tym rdzeniowym zaniku mięśni, aby dziecko mogło zdrowo żyć przez wiele, wiele lat. Ten zabieg wykonywany jest w Stanach jeden raz, tu w Polsce przez kilka miesięcy i nie zawsze te operacje są skuteczne, te zabiegi, te możliwości, dlatego że nie działają na ten gen, który niestety właśnie Mia ma uszkodzony. Miejmy nadzieję, że ta akcja wspomoże. Jeżeli Państwo wykonają tak jak ja 10 pompek, będą mogli też nominować kolejnych do tej akcji, natomiast trzeba to zrobić w ciągu 48 godzin. Akcję, przypomnę, zapoczątkował jeden ze strażaków, pan Tomasz. Zaczęło się to wszystko w Gaszynie. No i później akcja przelała się na cały kraj i dzięki temu pomogli już w tej chwili wielu, wielu dzieciom, nie tylko strażacy, ale przede wszystkim Polacy. Zebranych jest już blisko 5 milionów złotych dla Mii. Miejmy nadzieję, że dzięki nam również ta akcja przyniesie określony skutek. O godzinie 13 na tych korytarzach, które Państwu teraz właśnie tutaj pokazujemy w Opolskim Ratuszu, zrobi się, jak to się mówi, sznur nie tylko na tym piętrze, ale i na kolejnych urzędników stojących w odpowiednim, oczywiście w odpowiedniej przestrzeni, zachowując bezpieczny społeczny dystans. Natomiast mamy taką nadzieję, że tutaj za oknem już o godzinie 13 padać nie będzie. Jeśli tego deszczu, który od wczoraj nam towarzyszy, nie będzie, to proszę nam wierzyć, że wszystkich urzędników ratusza zobaczymy tutaj po tej stronie właśnie, aby mogli wziąć udział w tej akcji. I wtedy będziemy prosić i Państwa, abyście dołączyli do tej akcji. O godzinie 13, jeśli nie będzie padało, zbieramy się i tak jak powiedziałem, pompujemy dla Mii. Oczywiście nie trzeba tylko pompować, można również wykonywać przysiady. Akcja jest prosta, 10 pompek bądź 10 przysiadów, wpłacamy 5 zł, jeśli wykonaliśmy. Tutaj oczywiście możemy łamać zasady i wpłacać zdecydowanie więcej niż 5 zł. Jeśli w ciągu 48 godzin, jeśli kogoś nominujemy, ten ktoś nie wykona tych 10 pompek czy przysiadów, to będzie mógł wpłacić minimum 10 zł na rzecz tego dziecka, któremu możemy uratować życie. Zatem spróbujmy wszyscy razem. 13 Opolski Ratusz, jeśli padać nie będzie. Jeżeli nie, to zobaczą Państwo urzędników, którzy wykonali tę akcję w Opolskim Ratuszu.